W rozdziałach 7 i 8 książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur dyskutuje na temat dwóch bogaczy, którzy mieli kontakt z Jezusem. Byli to młody, bogaty dostojnik oraz Zacheusz. MacArthur znajduje w tych dwóch sprawozdaniach prawdziwą wiarę jako pełne poddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi. Pisze on, iż zbawienna wiara nie wycofuje się od żądania, porzucenia grzechu, zaparcia się samego siebie oraz podążania za Jezusem za wszelką cenę. Problem polega na tym, iż żaden z tych mężczyzn cytowanych przez niego zupełnie tego nie pokazuje. Do młodego, bogatego dostojnika na przykład Jezus cytował z drugiej połowy dekalogu. Człowiek ten odparł, iż wszystko to przestrzegał już od jego młodości. Na to Jezus cytuje 10. przykazanie o chciwości, którego jeszcze nie wspominał. Jezus mówi mu, aby sprzedał wszystko, co ma, a wtedy będzie miał skarb w niebie. Po tych słowach ten młody człowiek odchodzi zasmucony. Dlaczego? Otóż odszedł on zasmucony, ponieważ człowiek ten był naprawdę chciwy i nie miał ochoty zrezygnować ze wszystkiego, co posiadał, aby mieć skarb w niebie. Tak więc sednem sprawy nie jest fakt, iż człowiek ten mógł sprzedać swoje posiadłości i w ten sposób kupić sobie życie wieczne. Sednem sprawy jest, że nikt nie może być zbawiony przez przestrzeganie prawa i Jezus właśnie to pokazuje temu człowiekowi. Jezus zawsze nauczał zgodnie z prawem. Następnie MacArthur wspomina Zacheusza. Zauważa on w Zacheuszu to, czego brakowało młodemu dostojnikowi. Twierdzi, iż Zacheusz czynił to, czego nie chciał uczynić tamten człowiek. MacArthur jednak nie porównuje ze sobą tych dwóch fragmentów. Młodemu dostojnikowi nakazał sprzedać wszystko, a więc 100%. Zacheuszowi Jezus nie nakazał sprzedać niczego. Jezus mówi, iż zbawienie przychodzi do domu Zacheusza, ponieważ on również jest synem Abrahama. Zacheusz po prostu wierzy w Jezusa tak samo, jak wierzył w Jezusa Abraham. Zacheusz sam zobowiązuje się do oddania połowy z tego, co posiada i co nabył przez oszustwa podatkowe. MacArthur nie zauważa jednak zupełnie różnicy pomiędzy połową posiadłości a całością posiadłości. Młody, bogaty dostojnik miał powiedziane, aby sprzedać całą swoją posiadłość. Zacheusz nie musiał nic sprzedawać. Zacheusz sam zaoferował się to sprzedać. Oddać połowę z tego, co miał. Drugą rzeczą, której nie zauważył MacArthur, to jest fakt, iż Zacheusz w zasadzie nikomu jeszcze nie dał połowy tego, co miał, a jedynie się do tego zobowiązuje. Trzecim sednem całej historii jest prawda o tym, że Zacheusz zostaje zbawiony przez wiarę w Jezusa, a nie przez swoją obietnicę sprzedania połowy swojej posiadłości. Tak więc przykład młodego, bogatego dostojnika oraz Zacheusza jest ilustracją o tym, iż zbawienia nie dostępuje się przez uczynki, zbawienia dostępuje się jedynie przez wiarę w Chrystusa.